Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, moi mini. Dzisiaj totalnie na spontanie. Słońce już zaszło, jest 20:39, także słońce już jest za horyzontem. Wziąłem pieska na spacer, szybko spakowałem Lumixa. To, co mam pod ręką, drona też, ale chyba nie polatamy, bo jest już ciemno. Idziemy zobaczyć zorzę polarną. Słuchajcie. Mam nadzieję, że się uda, że coś wyświeci, gdyż wczoraj też było. Wczoraj było normalnie przepiękne niebo, ale u nas oczywiście zachmurzone w pełnej krasie. Dobrze, moi mili. Dzisiaj coś innego. Idziemy na zorzę. Zapraszam serdecznie na film. Ale zanim dojdziemy, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim nowym i starym wywalcom tego kanału, gdyż prawie nas już jest 1000. Tak, wiem, 1000 co to za liczba, ale dla mnie to jest taki pierwszy próg, który chciałem sobie przekroczyć. Zatem witam serdecznie, dziękuję, że jesteście. I jeśli obserwujecie ten kanał, zapraszam do subskrypcji, polecania babci, cioci, wujkowi, żonie, siostrze, bratu. A teraz druga część. Chciałbym was przeprosić za brak filmów. Poczekajcie. Dobra, jakieś niebo wam oświeciło. Za brak filmu, słuchajcie. Zeszło mi niedzielę, ale no czasami ciężko jest pogodzić, wiecie, życie rodzinne, pasje i tak dalej. To nie zmienia faktu, że cały czas staram się być na bieżąco i co tydzień jednak aktualizować i wrzucać filmiki. Mam nadzieję, że to się zmieni jakoś w ogólny czas. Miałem dużo zleceń dla klientów, jeśli chodzi o terrorystykę. Także, ale zobaczymy. Zobaczymy. Moi drodzy, dzisiaj jak już idziemy robić tą przepiękną zorzę polarną, a niewątpliwie jest to okazja, tak? No, mieszkamy w Polsce, nie na północy kraju gdzieś, północy planety, gdzie przeważnie w Skandynawii się pojawiają piękne zorze polarne. Pojawiały, teraz pojawiają się w całym globie, bo są widywane nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w Teksasie i tak dalej. Wczoraj jeszcze oglądałem relacje i były piękne. Nawet na południu Polski, słuchajcie, z Karpacza czy z Bieszczad, pięknie, że można było zaobserwować ten spektakl na niebie. Idziemy na najwyższy punkt, jaki tutaj mam, czyli na naszą kochaną Górkę Myślęcińską. Tak, tam zaraz przy stoku to jest, ona jest widokowa też, także nie wiem, czy kojarzycie, pokazuję wam chyba teraz na mapie, gdzie to jest dokładnie. Bardzo fajne miejsce, no i po północnej części miasta Bydgoszczy, w którym jeszcze mieszkam. Taki kolejny już przeprowadzamy się na południe Polski. Rodzina się ucieszy, ale o tym gdzie indziej. Będzie więcej możliwości do robienia zdjęć i różnych takich rzeczy. Moi drodzy, to jest trudne zadanie, nie powiem, gdyż drogę mleczną robiłem, a to jest zorza polana, czyli będziemy musieli się bawić z mikro 4/3 wysokim ISO. Ale mam nadzieję, że tak wyświeci, że będzie coś pięknego. No jakość filmu będzie, nie będzie za dobra, gdyż będzie robić się ciemno, coraz ciemniej. Będę podświetlał się telefonem, może zobaczymy, może się uda, nie? Może się uda, także z góry przepraszam za to, że praktycznie nie będzie nic widać. Może uda się jedno, dwa zdjęcia zrobić, będziemy w jednym miejscu i się okaże. Dobra, nie będę wam przynudzał. Polajkujcie, zasubskrybujcie i spotykamy się już na miejscu, gdy sprzęt ustawię, pokażę wam ustawienia, na jakich będę pracował i zobaczymy, czy w ogóle coś wyświetli. Dobrze, do zobaczenia na miejscu. Zapraszam.
Słyszycie to? Trzciniaki. Gdzieś tu na pewno siedzi. Przepiękne stworzenie. Może uda się kiedyś je sfotografować. Ale mi przeszkadzają. Mówię cicho, żeby im nie przeszkadzać, a z psem jestem. Żeby ich nie wypłoszyć. Pewnie gdzieś tutaj gniazdują. W ogóle przyroda jest piękna. Ja nie wiem. A słuchajcie. Nie wiem, czy widzicie, ale idziemy na tamten szczyt. Pokażę wam go. Tam do góry idziemy. Najwyższe miejsce widokowe. No to trzymajcie się. Słuchajcie, jest już w miarę ciemno. Mam tutaj gości też na górze. Myszczęcińskiej też chyba przyszli obserwować zorzę polarną, parka. Nie będę im przeszkadzać, słuchajcie. Wieczna miłość, młodzież i tak dalej, młodzieńcza. W sumie cały czas jestem zakochany, nie? Odcinam sobie łeb, dobra, nieważne. Słuchajcie, ja już jestem na miejscu. Sprzęt ustawiłem, zresztą pokażę zaraz wam ustawienia. Wiatr się zmógł tu na górze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobimy za chwilę próbne zdjęcie, żeby fajnie to krajobraz z dołu sobie zrobić, a potem będziemy czekać już na piękną zorzę polarną. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie. Żeby was tutaj... Aha. Moi drodzy, to jest nasz widok cały na zorzę polarną. Zobaczymy, co z tego wyświeci. Coś tam żółtego już się pojawia, zobaczymy. A tam jest piękny księżyc, słuchajcie. Coś cudownego. A tam jest moje miasto. Skrywa się do snu. Chociaż jest sobota, to może nie będą jeszcze spać, co? Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, włączę odszumianie podwójne, bo się wiatr zmógł. Dobrze, moi drodzy, zobaczcie, jakie ustawiłem ustawienie, co ja pieprzę, słuchajcie. Dobrze, moi mili, ostrość wyszła, więc na początku, moi drodzy, ISO 1600 ustawimy, tak, automatyczny balans bieli, będziemy sobie to korygować oczywiście w programie, przesłona jak naj mniejsza, czyli jak największa dziura, tak? Tu mam, na tym obiektywie mam 3,5. Na soniaczu mam dwa obiektywy, bardzo jasne, 2,8 i 1,6, ale no niestety to są 50 mm, więc zbytnio by nam nie dałyby nam możliwości zrobienia tak szerokiej perspektywy krajobrazu. Czas oczywiście naświetlania ustawiamy według potrzeb, tutaj jest 1,40 sekundy. Gdyż sobie zrobiłem ładnie pierwszy plan, żeby było ostre. Aha, ostrość ustawiamy manualnie. Tak. Zobaczcie, ostrość ustawiamy manualnie na najdalszy punkt. Wiadomo, zorza to są palące się gazy eksplodującego słońca, które dotarły do Ziemi, więc one i tak ostre nie będą. To jest takie... taka poświata rozmyta na niebie. Zobaczymy, tak? No i oczywiście timer 10 sekund i statyw, żeby nam to nie ruszyło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Dobrze, słuchajcie, moi mili. Tam czekamy. Może już coś się pojawia. Najwyżej zwiększymy potem ISO i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze. Nie ukrywając,
musimy być cierpliwi. Fotografia właśnie nocna albo zorzy polarne, coś takiego uczy nas cierpliwości. Tak samo jak wychodzimy na zachody słońca czy wschody słońca. Musimy być przed czasem, ustawić sprzęt, wszystko. I dodatkowe baterie, nie? Nie zapominajmy o tym. Dobrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musimy chwilę poczekać. No, taka jest rzeczywistość. Do zobaczenia za chwilę. Dla mnie to będzie może z pół godziny, dla Was jedna sekunda. Do zobaczenia za chwilę. Kuźwa. Moi drodzy, jak widzicie, tak to jest już z fotografią krajobrazu i różnych zjawisk atmosferycznych. No niestety nie udało się zrobić zdjęć zorzy polarnej, gdyż osłabł indeks i niestety nie pokazała się. Zrobiłem dwa wcześniejsze zdjęcia, na które Was teraz zapraszam. Mały update, moi drodzy. Wracam na miejsce. Wróciłem z psem, słuchajcie, bo trochę zimno było, cieplej się ubrałem. Nie było zorzy, ale się wszystko zmieniło teraz. Indeks jest poprawny, mam pół godziny. Może się uda, słuchajcie. Może się uda. Wybaczcie, że jest tak ciemno. Nic nie widzicie, bo idę po ciemku, jest prawie północ. Znaczy po 23:00. Także wracam na górę Myślęcińską. I robimy zdjęcia zorzy. Chyba, że znowu będę miał pecha i znowu nic mnie nie spotka. Dobra, ja pędzę. Zobaczymy się na miejscu. Witajcie, moi mili, na drugi dzień już. Gdyż postanowiłem, że wrócę na to miejsce. Zostawiłem psa, ubrałem się cieplej, słuchajcie, i pobiegłem w zasadzie, można powiedzieć. To samo miejsce, czyli na Górę Myślęcińską. By złapać jeszcze chociaż końcówkę tej naszej pięknej drogi... drogi mleczny, naszej pięknej zorzy polarnej. Jak wróciłem, byli jeszcze fotografowie, było dużo ludzi, ostatnio sprzęt, w razie coś tam jeszcze było widać. Zatem mi się wydaje, że opłacało się wrócić na to miejsce. Faktem, mikrofon, bateria mi padła po raz pierwszy. Mikrofon pada, nagrywałem DJI, ale było tak ciemno, nie chciało mi się z telefonem, wiesz, prosto w oczy świecić. Więc dogrywam teraz to. Zresztą, jak są takie sytuacje, to warto wracać. Warto wybierać się w te miejsca jeszcze raz. A nuż się uda. A co się udało? Zapraszam Was na te zdjęcia teraz. Ogromne wrażenie. Pierwszy raz zobaczyć taką wzorze, takie zjawisko. Człowiek jest malutki, nie, na tej całej ziemi. No nic. Dobrze. Za moją fatygę, a noc była długa, bo w drugiej w nocy dopiero wróciłem do domu. Nie wyspana, ale to inne rzeczy, takie prywatne, żeby nie powiedzieć. Za moją fatygę, cierpliwość i upartość, dążenie do tego, żeby coś zrobić. Także i na subskrybujcie. Jak jeszcze tego nie zrobiliście. Miłego dnia. I do zobaczenia następnym razem. Hej.